Serdecznie Państwa witamy. W imieniu Rady Rodziców chciałbym serdecznie wszystkich Państwa przywitać, zarówno gości, młodzież, oczywiście grono pedagogiczne rodziców, jak i wszystkie występujące osoby. Chcemy, żeby dzisiejszy ten koncert wprowadził nas, mimo tej nieciekawej pogody na zewnątrz, w tą magię świąt. Żeby przybliżyć nam ten najważniejszy dzień roku, który wszystkich ludzi naprowadza na pozytywne myślenie. Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwalasz, by Bóg ukochał innych przez Ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Mrok nocy, rozjaśnienie, szumne wiatry, kołysanie, puchem śniegu, otulenie i dzwoneczka, ciche brzmienie, senne zasłuchanie, pierwsze gwiazdki, migotanie, na niebie sklepienie, majestatu, uniżenie, dziecięce kwilenie, za cudowne odkupienie, Boże Narodzenie, wigilijną odczuwanie, dzieciątku kolędowanie. Więc oddawszy Bogu, odruszyliśmy w drogę, dziwiąc się, że pomimo kształtu i pozoru, ten syn żony cieśli jest Panem i Bogiem. I choć tylko owce mał swego dworu, i że naszą zaprawdą wędrówkę zabiła, Betlejem się zaczęła, a nie się skończyła. Najwyższy, daj nam światło, byśmy zawsze Ciebie umieli rozpoznać pod mylnym pozorem. Daj nam siłę wyruszyć w drogę, gdy na niebie gwiazda Twego wołania zabłyśnie w oddali. Zamiast pychy wybranych, Ty daj nam swobodę, byśmy zawsze Ciebie mieli rozpoznać.
Czarni aniołowie niech śpiewają. Już nowi nad ptakiem leci. Już się cały świat raduje, że w Betlejem małe dziecię się nam narodziło. Śpi, maleńki, śpi. Śni najpiękniejszy snem, a najwspanialszy dni niech się spełni. Nie płacz więcej już, na później zostaw łzy. Jestem przy tobie wciąż i tak już zostanie. Zachwyt w drżeniu świętym wzrasta, jak jest wielki i cichy świat.
Gwiazdy, niby iskry krzeszą, śnieżne iskry cudów blask. Kolęd dźwięki niech cię wskrzeszą, czy się pełen Bożych łask. Wigilijne sny, z nieba gwiazd najjaśniejszych nam narwą. Wtedy choinka zaśpiewa, światłem, zapachem i erwą. W tej świerkowej kolędzie, owocującej cudami, czego zechciałabym będzie, o co poproszę ją dami. W niej złoty orzeł zaklęty, w niej strucla z makiem zawiły. I najpiękniejsze prezenty, co mi się nawet nie śniły. Kolędo moja, poczekaj, świeczką woskową łzy oczy. Przychodzi dzieciństwo z daleka, serce z piernika najsłodsze. Przyjąć, co świat daje z pokorą.
Można w nastroju tajemniczym najmniej poddać się radości, spełnienie dziś uwierzyć życzeń i zrzucić ciężar tej złości. Tej nocy jest łatwiejszy świat, zdarzyć się może każdy cud. Co roku od 2000 lat jest przecież dzieckiem Bóg. Można dziś poczuć ciepło zimy, palce na szyję pisać wiersze. W te święte Boże Narodziny znaleźć to, co w nas najświętsze. Tej nocy jest łatwiejszy świat, zdarzyć się może każdy cud. Co roku od 2000 lat jest przecież dzieckiem Bóg. Przybierze mi do Betlejem, przybierze mi to. Czegoś w ten miły wieczór brak
na siebie, aby spokój i pokój ogarnął serca nasze i nastrój świąteczny zagościł w nim także. Byśmy mogli w ten cichy wieczór wziąć opłatek biały, serdecznie go przełamać z kimś bliskim, kochanym. I daru miłości też życzmy sobie wzajem, bo ci są tylko szczęśliwi, którzy dar ten znają. Dziękuję pani dyrektor. Ja się również bardzo cieszę, że mam okazję dzisiaj po raz kolejny w takim magicznym czasie, jak powiedział pan Bogdan, być w Pruskowęcach. I parę słów o tym magicznym czasie. Wczoraj, chcę państwu powiedzieć, miałem zaproszenie do pana marszałka, wielu samorządowców zjechało z naszego województwa, tradycyjne spotkania opłatkowe w dworze Artusa. No i oczywiście nawiązuję do tego magicznego czasu. Zajeżdżam do Torunia, oczywiście parkingu nie ma. Pod Kopernikiem tłok taki, że mówię, chyba wszyscy już Polacy przyjechali na święta. Na koniec nie mogłem wyjechać z Torunia. Dzisiaj tu jadę, zajeżdżam przez Kębrzę też tylko przejechać, szczególnie tą główną ulicą i dojeżdżam do Pruskowęc i nie idzie, i nie ma parkingu, trudno zaparkować. Proszę państwa, naprawdę chyba zbliża się magiczny czas. Coś w nas takiego jest i właśnie tu się cały czas zastanawiałem, siedząc i obserwując młodzież dzisiaj występującą, co nas dzisiaj tutaj tak naprawdę wezwało. Ten magiczny czas. Państwo znaleźliście czas, oderwaliście się od tych wszystkich świątecznych przygotowań i potrafiliście zrobić sobie ucztę tą duchową. I chciałem państwu bardzo podziękować, że jesteście po prostu wielcy, stać was na takie po prostu gesty, żeby przez moment wyrwać się z domów i wspólnie tutaj przybliżyć ten okres świąteczny. Mówiłem już o tym, że rozejrzycie się państwo. Wielu rodaków wraca z Norwegii, Szkocji, Holandii. Już dzisiaj widać samochody z rejestracjami obcymi, ale to przyjechali nasi rodacy na święta. Chciałbym państwu przede wszystkim życzyć, żebyście rzeczywiście mogli usiąść, za moment wyciszyć się. Już praktycznie odliczamy czas do tego momentu, gdzie spotkamy się przy stołach na wieczerze wigilijnej. Życzę oczywiście wszystkim, żeby nikt nie był sam w ten szczególny moment. I myślę, że znajdziemy tyle refleksji w sobie, by się pokłonić nowonarodzonemu i świętować tą polską tradycyjną Wigilię. Chcę państwu przy okazji złożyć życzenia na nowy rok. Proszę państwa, sami czujecie, jest wiele obaw. Ten rok nam 2015 już ucieka, ale to tak jest co roku. 2016 wychodzimy z niepokojem, ale ja chcę państwu powiedzieć, że zawsze w nowy rok wiele osób wchodzi z niepokojem. My Polacy mamy coś do siebie, że tyczymy zawsze sobie wiele dróg, a potem mamy problem, żeby wybrać właściwą. Ale proszę państwa, po 25 lat jesteśmy wolnym narodem i wierzę w to, że zawsze potrafimy wybrać właściwą drogę. Chcę życzyć, żebyście państwo z wielkim optymizmem wkroczyli w nowy 2016 rok. Dziękuję bardzo. W imieniu Rady Rodziców oraz swoim własnym i całej społeczności w gimnazjum im. Jana Pawła II w Pruskowęcach chciałabym państwu złożyć serdeczne życzenia te świąteczne. Posłużę się cytatem, gdzie pokój, dobroć, miłość mieszka, tam Bóg ma swe mieszkanie. I tej miłości i dobroci w imieniu wszystkich tutaj, którzy przygotowali ten moment, życzę państwu na najbliższy czas.